Proszę spotkania trenatora, to obejmuje prowadzenie. Po trafieniu Kuby Cieślaka, ale teraz po Daniel Wójcik może być 1-1. Daniel Wójcik troszeczkę chyba zbyt długo zwlekał z uderzeniem na bramkę. Michał Królak. Literatura to spokojnie szanujący piłkę Kajetan Kilić. Dobra interwencja Łukasza Muszlickiego. Pogubił się tutaj w trzeciej połowie. Jak łatwo policzyć 4 minuty. Nie powiodła się jednak ta akcja napastnikowi Literatura, ale Marek Jakuczek odwdzięcza się, mówiąc w cudzysłowie, niecennym podaniem. Nie zakończyło się to. Na szczęście na Delty utratą gola. Minuty pierwszej części spotkania. 1-0. Wciąż na prowadzeniu Denaturat. Teraz ładnie rozegrali to zawodnicy Delty i wciąż będzie szansa. Jakuczka, Michał Królak. Jesteśmy w okolicach pola karnego. Patryk Młynarek, dogranie do środka. Mateusz Świliński, wprost u Marka. Jakuczka, jeszcze nie koniec akcji. Łukasz Muszczyński. Radzą sobie naprawdę przyzwoicie, więc Kamil z pewnością może być zadowolony z poczynania swoich kolegów z zespołu, przynajmniej po tych pierwszych 12 minutach. A tymczasem Michał Sawicki, Michał Sawicki! To była dobra akcja napastnika. Patryk Młynarek, jeszcze Krajtek. Kilić, no. Może na Denatura to Patryk Młynarek. Ładnie obrócił się teraz z piłką. Patryk Młynarek i poprzeczka. Pominamy nam te 4 minuty drugiej połowy. Troszkę się już wydarzyło w tej części spotkania. Pamiętamy dobrą akcję Michała Sawickiego. Pamiętamy poprzeczkę Patryka Młynareka, a teraz słupek. Teraz z kolei słupek. Uratował Marka Jakuczka i Patryk Młynarek. Patryk Młynarek, pole karne, ale znowu! Widzimy jakiś problem tutaj. Kuba Cieślak teraz napędza akcję do naturatu. Patryk Młynarek. Patryk Młynarek, uderzenie. Mogą się do tego pojedynku przygotowywać zawodnicy BKS-u i Łomot Tigre. To za 4-5 minut. Przynajmniej jeśli chodzi o ten regulaminowy czas gry, bo ostatnia minuta jest oczywiście jednobramkowe prowadzenie Denaturatu. Ale może teraz to się zmieni. Patryk Młynarek, bardzo dobra akcja. Bardzo dobra akcja Patryka, bardzo dobre uderzenie i Marek Jakuczek, również zasługujący na brawa.